Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy okres przedświąteczny. W pracach też jest to, powiedzmy, koniec, połowa już grudnia jest za nami. Koniec grudnia, niedługo będą młode gołębie się już pierwsze pojawiać. U niektórych hodowlach na zachodzie to już na styczeń są taką normalnością. Zresztą te młode, u Ciebie Zbyszek, młode będą też w styczniu jakieś? Troszeczkę później. Troszeczkę później, ale też powiedzmy taką rzecz, bo chcemy powiedzieć tak, mamy taki okres troszeczkę luźniejszy. Są, wiadomo, wystawy, są przygotowania do tej wystawy ogólnopolskiej. I w hodowlach trwają różnego rodzaju prace. U Ciebie akurat, kiedy byliśmy tutaj 3-4 tygodnie temu, tu był kolega Grzegorz, dobrze mówię? Grzegorz, tak. Tak, z firmy Kowa. Był właśnie ze swoją bardzo ładną asystentką, panią Sarą. Ja tu ich złapałem na gorącym uczynku, ale żeby nie mylić tutaj, że jakimś takim seksualnym, tylko po prostu oni tutaj siedzieli. Ja tu przyjechałem, była godzina, nie wiem, 9-10 rano. Tutaj u Zbyszka, oni przy tym stole, co teraz Zbyszek siedzi, mieli tutaj mikroskop. Pani Sara miała, chyba zapisywała wszystko, a pan Grzegorz z firmy Kowa. On akurat był, bo tu niekiedy Tomek jeszcze jeździ, siedzieli przy mikroskopie i dokonywali badania. I tutaj, co ciekawe, tutaj było całe ten, to pomieszczenie było zastawione klatkami z gołębiami. Ja pierwszy raz tutaj, Zbyszka, on tak się nie chwali, on mówi, że robi badania, ale ja byłem świadkiem, jak on pierwszy raz widziałem, jak on robił te badania. Pierwszy raz ja to widziałem i to było nie tak, że wyrywkowo, tak jak niektórzy hodowcy robią, że po prostu wysyłają losowo tam jakieś próbki pobrane od gołębi, tylko tutaj było tak, że wszystkie gołębie były przebadane, tak? Tak, wszystkie gołębie, bo to idziemy z tym, witam wszystkich hodowców i hodowczynie przede wszystkim. No jest to po prostu, u mnie hodowla jest troszkę większa, ale ja sobie też nie mogę na to pozwolić po prostu, żeby gołąbki były chore po prostu, dlatego no ja już nieraz mówiłem, że to, że się ma więcej gołąbków, a ktoś ma mniej, to jestem w stanie udowodnić, że o nie potrafię zadbać lepiej po prostu, nie? Tutaj, ale jeszcze powiedzmy, to było badanie, które robiliśmy, to był każdy jeden gołąb, którego masz w swojej hodowli, to były, o ja wiem, tam Łukasz nosił te kosze, to naprawdę, bo tych gołębi to było... Wszystkie gołębie będą przebadane po prostu na rzęsistka, wszystkie gołębie będą przebadane na samo... No były, po prostu, bo to idziemy, tak, grupy, tak, idziemy systematycznie grupami. Po prostu grupami, no nie? Zarazem na samozę, na paciorkowce, na gronkowce, nie? No to po prostu każdy numer gołębia jest indywidualnie wykazany. No jest to trochę drogie, no ale po prostu jest to po prostu docelowe. Także... Tak, ale tutaj jak powiem jeszcze, bo tutaj akurat ja byłem, przyjechałem rano, trochę zaprzeczyłem głowę, zawracałem ten, to żeby nawet musieli tam przy 5-6 badaniach gołębi powtórzyć badanie, bo to było tak dokładnie robione, że każdy jeden gołąb był badany pod tym kątem, co kolega Zbyszek powiedział, ale dlaczego też tak było to robione, bo pobieranie takich próbek od kilku takich, powiedzmy, reprezentatywnych danego gołębnika może też spowodować, że te nosiciele niektóre zostaną, tak? Tak, no i to trzeba, żeby wychwycić jakiegoś nosiciela. No na razie w gołąbkach tutaj na samozę, gronkowce, paciorkowce nie udało mi się wychwycić takiego nosiciela, no ale jeszcze mam takich kilka nowszych gołębi kupionych, będziemy jeszcze je sukcesywnie po prostu też badać po prostu, nie? Takie badania ty robisz, to jest pierwszy raz robiłeś takie dokładne, czy robisz nie, to wcześniej? Ja już wcześniej robiłem, ja na badania to już wydałem dobry samochód. Czyli te gołębie, które, powiedzmy tak, bo to, czyli tak, te gołębie, które masz w swojej hodowli, to są właśnie przede wszystkim też pod takim kątem trzeba patrzeć, że każdy jeden został przebadany pod kątem tych czynników, o których mówiłeś i nie mamy takiej, że tak powiem, możliwości, żeby tutaj kuracje, które ty robisz tutaj w swoim gołębiom, czy... Nie, jeżeli jest na przykład, bo też miałem na 80 samiczek na przykład lotowych, no to miały dwa gołąbki rzęsistka na przykład już z jednym plusem, no nie? Jest to ogólnie jeden plus, jest takie po prostu przymrużenie oka, że to jeszcze gołąb nie nadaje się do leczenia i nie trzeba po prostu nawet nic stosować. Ale jeżeli ja je badałem wszystkie indywidualnie, no to mogę sobie już pozwolić na to, żeby tego gołąbka, który ma tam już minimalnie, wyleczyłem go indywidualnie. Dlatego tutaj... I wtedy nie trzeba gołębiom podawać całego stadu, podawać tych preparatów, które, że tak powiem, by obciążały. One wyleczą oczywiście, pozbędziemy się bakterii, tych pierwotnych. Leczymy tylko gołębie, które coś dokładnie mają. Dokładnie, ale nie obciążamy organizmów tych gołębi. No jest to czyli... wygodniejsze, no jest, no, że po prostu jest taki problem, że jest to troszkę droższe po prostu, nie? Czyli nerki i wątroba gołębia są już zdrowe, wtedy mniej obciążone, nie? Na pewno po prostu jest to wygodniejsze pod względem dla gołębia, no i wydolności później ten, nie? No w rozpłodzie nieraz, no nie wszyscy hodowcy mogą na to pozwolić, no bo jak ten, no ja też akurat wszystkie robię i rozpłód cały i wszystko, także tutaj wtedy te młode jednak, no sprzedając czy coś, no to coraz częściej u osób są klienci zadowoleni po prostu, no co mam po wielu zgłoszeniach po prostu od kolegów, nie? Nie, klienci zadowoleni klientami zadowolonymi, bo tych gołębi mamy na sprzedaż. Tutaj zawsze na aukcjach regularnie od kolegi Zbyszka. Ciekawych gołębi, są i tańsze gołębie, i są gołębie droższe, ale też te przede wszystkim te gołębie, które tutaj latają u Ciebie tutaj w Twoich drużynach, bo Ty drużynę masz swoją, masz drużynę chyba na Mariole jeszcze, tak? To różnie, ale one też pozwalają Ci
zajmować czołowe lokaty i w oddziale, w okręgu, w regionie. Ostatnio nawet była wystawa u Was w okręgu, chyba Śląsk Wschód, tak? W okręgu, no. Jak tam Ci poszło na wystawie? 16 pucharów w okręgu wziąłem, no to praktycznie do każdych mistrzostw wychodziłem, nie? Tutaj masz takie przygotowane też, widzę, zestawienie też wyników, to przypomnijmy jeszcze, jak tutaj te wyniki... Do top listy tutaj... Do hodowca, nie? Koledzy tutaj wydają taki teraz katalog poświęcony hodowcom polskim, tu między innymi taka jest projekt strony w katalogu, stron dwóch, które będą w katalogu poświęcone koledze Zbyszkowi Leksiakowi i jego gołębiom. Widzimy, to jest 2, 4, 6 gołębi. Tu mamy i króla, błyskawicę, mis, ole, sprintera, pazurka. Sprinter to jest nowy gołąb jakiś, tak? Tak, to jest na WG Kosakowo, był drugim lotnikiem, no nie? W tym roku jego pełny brady jest tam 50 z finałowego lotu, a z półfinału był 5. Jego pełny brady. To był właśnie syna kilometr Fessera? Nie, ten był z mis bezpośrednio i po takim 101 to jest moi 1010, co na reklamie jest. Nie? Z tych a moich... te gołębie właśnie, a wczoraj byłem u kolegów tam w górach, a kiedyś, przypomnijmy, w zeszłym roku, kiedy jechaliśmy z kolegą Zbyszkiem do Jasia Bochenczaka na finał w zeszłym roku, pojechaliśmy wcześniej do kolegi Tomasza Babrała, byliśmy tam u niego, to jest oddział Limanowa i tam w Limanowej były Twoimi gołębiami, on lotował, był bardzo zadowolony, ten puchar, który lotowy, to wprawdzie to taka wódka dębowa, no, ta bujanka, która gdzieś tu stoi, ona zupełnie nie została tu skonsumowana, inne poszły, ale on był zadowolony, ja też spotkałem niedawno właśnie kolegę, wczoraj właśnie, co też bardzo chwalił gołębia pochodzącego, tylko on miał taką perełkę, można powiedzieć, bo z 2014 roku gołębia, to był ojcem, był 330, Twój najlepszy rozpłodowiec, ojciec i mis, a matką była właśnie mistrz, czyli to było powiększenie Satysia z córeczką. Mhm. I był też zadowolony z tych gołębi. A Ty tutaj tymi gołębiami z tych połączeń, które właśnie tutaj mamy między innymi na tej kartce z tego katalogu, który będzie wydrukowany, miejmy nadzieję, na wystawę już, osiągasz na tej wystawie, tak jak powiedziałeś, 16 pucharów, ale też tutaj miałeś, przypomnijmy... W tym roku to nie ma tych pucharów, bo mamy takie jeszcze jedno biuro, mam i tam wszystkie tegoroczne oddziałowe. Jakie to między innymi te mistrzostwa zdobyłeś? No tak, miałem tutaj się określić, jakieś tam wyniki miałem określić, no ale w takim małym kwadraciku to ciężko się określić z tymi wynikami. Też postanowiłem tak wziąć z 6 lat... Zebrać? Takie zebrać wyniki, no i tak ująć to w jedną... Nie zdążyłem jeszcze zrobić pierwszej gołębi, ile miałem, bo tutaj poprzedni pielęgniarz, to tam był mnie przez dużo lat oferował się na święta, żeby mi to wszystko od samego początku zbierze, takie ile mam pierwszych gołębi w oddziale drugich, trzecich, czwartych, ale na obecną chwilę udało mi się od 2012 roku. Obiecanki, co canki nie zrobi. Nie zrobi, bo teraz na święta zrobi. No, zrobi. Ja to żonie obiecuję podłączyć zmywarkę od 2 miesięcy i też nie zdążymy podłączyć jeszcze. Był dzisiaj, już potwierdził, żebym właśnie wszystkie listy przywiózł. I także tutaj udało mi się zebrać od 2012 roku do 2017, to jest 6 lat takie wyniki. No istotne, wiem bardziej. Tak, no tylko te tytułowe, no nie? No także po prostu 2 razy miałem mistrza Polski, raz miałem wicemistrza Polski i 3 razy byłem pierwszym przodownikiem, no bo w tym roku też doszedł ten sukces w B-klasie, bo są wyniki zatwierdzone, to można tutaj też powiedzieć. W B-klasie jesteś który, przypomnijmy? Pierwszy przodownik Polski, 4 miejsce, nie? To jest też, powiedzmy, 2 lata temu kolegę Zbyszka obserwowaliśmy w Kielcach, 2 lata temu, czy 3 lata temu, to było 2 lata temu, kiedy odbierałeś też wicemistrza w kategorii B. No właśnie. A tu teraz 4 miejsce w kategorii B. No i tak jeszcze w 4 w ogóle klasach byłem w tym roku w GMP jestem 18 przodownik, w intermistrzostwie jestem 36 i na wszystkie kraje 44. I w C-klasie tam koło 60 miejsca, chyba 64, ale tak koło 60 miejsca w C-klasie. Także w 4 jestem kwalifikowany klasach do mistrzostw Polski, nie? No zarazem tu miałem te 2 złote medale w Brnie, no a teraz, bo tam nawet zostanie na filmie nakręcałem, to po prostu źle tam powiedziałem, że byłem 6 razy mistrzem regionu, 8 razy byłem mistrzem regionu, 2 razy wicemistrzem regionu i 2 razy wicemistrzem regionu, także tutaj w poszczególnych klasach, 13 razy byłem mistrzem okręgu, 6 razy wicemistrzem okręgu, 2 razy drugim wicemistrzem okręgu. No i co ciekawostka, to 43 razy w poszczególnych kategoriach mistrzostwach byłem mistrzem oddziału w ciągu 6 lat. No to jeżeli tam 43 razy mistrzem w poszczególnych kategoriach, 10 razy drugi jeszcze, a tylko 3 razy trzeci, no bo często byłem już pierwszy, drugi, no to już wiadomo, że tych miejsc trzecich jest mniej, nie? Także no nawet zaskoczony byłem, widzimy, że... Czyli widzimy, że te badania, to jest takie chodzenie, takie zajmowanie się rzetelne gołębiami, taka statystyka, prowadzenie takiej dokładnej hodowli, to jednak widzimy, procentuje, ale tak poczekajmy jeszcze tutaj, bo tu masz jeszcze, widzę, karty ocen. A to z wystawy. To właśnie chciałbym, bo Wy robicie tak nietypowo, że u Was nie ma oddziałowej wystawy. Nie ma. Tylko jest wystawa od razu okręgowa. I tutaj zobaczmy, mamy dla gołębia 1231 pierwszą nagrodę w kategorii olimpijski sport F, czyli gołębie młode, tak? I miał koeficjent 2,60
7 i to jest ten gąb, który z tego głębnika leciał, tak, właśnie, jak my to nazywamy kurnik. Kurnik, no. Ten malutki, to on miał, ile razy on miał pierwszy? Pierwszy i szósty. Pierwszy i szósty, o widzimy, tak właśnie. Z tego, rodzaju... widzi, ale do czego zmierzam? Zobaczmy, malutki gołębnik tutaj, jak, o tam zobaczmy, tam go ledwo co widać, tam taki prześwituje. 2 metry 20 na 2,20, malutki. No tylko, że malutko gołębi. Gołąbku było, ale... Dokładnie i widzimy i można... sobie spokojnie. W tym roku był taki sezon, że nie było można się tak wykazać za bardzo i tam. No mankamentem jest tylko to, że gołębie stanowią bardzo dużą pokusę i dużo gołębi takich nawet nie dotrwało do końca, bo zostały, kolega nie powie, ale dużo zostało sprzedanych, że tak powiem, w trakcie lotów nawet. Tak, chyba, no, pokazywałem już cenę zaporową, ale to niektórych nie ruszało i no dokładnie. W ogóle ten. Tutaj masz jeszcze dwie. No to przy okazji on zdobył pierwsze miejsce. O, tu no, zobaczmy. Tutaj jeszcze fajnie, bo samiczka o numerze 368 zajęła pierwsze miejsce w standardzie i pierwsze miejsce w wyczynie. Jak... 368 z 2014, a co to jest za gołąb? To jest samiczka, która ma w tym roku 6. Imię ma? Imię jakieś? Ta jest bezimienna jeszcze. Bezimienna. Po prostu. A z jakiej gołębi się wywodzi? Ona jest tam z Szelenców i tak jest z 05 roku tam z Szelenców, jest takiego asów. To jest taka nowa tutaj linia jeszcze też gołąbków ten, nie? A da się pytać, dlaczego mi przed wystawą go pokazałem, to gołąbka nie, to tylko mu jednego wyciągłem. Ale on miał, widzę, i za pierwszą, za standard i za wyczyn. Za wyczyn. Ze sport wyczyn też. No. Miała trzeci konkurs, widzę. No i w standardzie i wyczynie, także w standardzie i wyczynie. A da się ją pokazałem jedno i w standardzie też jest pierwsza, nie? No i tu jeszcze gołąbek jest drugi mój, też za wyczyn. To już miał za wyczyn drugą nagrodę. I był trzeci, tylko że trzeci już było niekwalifikowany po prostu tylko tam. To jest z 2015, gołąb dwuletni, 533, to z czego ten się wywodzi? 533. To jest z pałki ten gąbek z tej aukcji charytatywnej. Aha, no ja tam ostatnio mówiłem, ale już też nie pamiętam tak już. Dwa lata temu się odbyła aukcja na rzecz wtedy katedry w Opolu. Fundusze co zbieraliśmy i tam właśnie kolega pałka przekazała tego gołębia i z Wyszek go kupił, pamiętam. No on ma trochę taką nogą uszkodzoną, bo jak komisja wtedy co mi te typesy przepinała, no to on ma taką tu napuchniętą, bo swojego czasu był kontuzjony, miał szybkie konkursy, ale ten, no i później musieli... Co to z tego, on jest wycofany, w ogóle, ale... Nie, no, ten gołąb lata. Lata? Ten gołąb lata. Ten lata, no. Tylko wcześniej go troszeczkę oszczędzałem, go, nie? Mhm. Ale później miał ciężko, mieli założyć tego typesa, no bo musieli jeszcze gumką opinać, bo on ma trochę napuchniętą taką nogę. Także on jest taki charakterystyczny, że komisja jak przyjeżdża, to on nie musi patrzeć na obrączkę, bo on ma znak szczególny, nie? Spuchniętą nogę. Ale se poradził wtedy tak samo, po prostu zaraz mi pomógł koeficjenty zbić, między innymi właśnie ten, nie? Ale no ładne koeficjenty mam, ma coś koło 6, nie? W B-klasie. Jeszcze tu pochwalę w ogóle wszystkich naszych hodowców z oddziału myszków, bo tak do ciekawości daliśmy tylko 10 gołębi z oddziału myszków, nie, na wystawie. Mówimy cały czas o wystawie okręgu i regionu, okręgu Śląsk-Wschód. No i tam mówiłem tutaj też Mirka Wcisłe z Markowic, po prostu nie, akurat też ten, co tam wcześniej też wymieniałem, że jak zawsze się ze mną kolegował, to był bardzo wysoko w Polsce, trzeba może w okręgu czy w oddziale, nie bardziej. Ale no tak ostatnio teraz troszeczkę tam miał swoich kolegów, no nie, no ale zadzwonił do mnie od tygodnia, no i bo mówi, że troszeczkę by tam chciał, żeby mu to ja pomagał, bo ostatnie lata troszeczkę mu to nie wychodzi, nie? No i mówię, to przecież tam patrzę w książeczce, ty masz gołębia, kurczę, tutaj na wystawę, nie? A mówię, tam ja mam szansę, nie? Mówię, przecież ty masz tego gołębia, daj, masz szansę, nie? Może coś tam wygra, nie? No i tak się skusił, nie, tego gołębia dał. Coś okazuje, po prostu gołębia ma pierwszego w standardzie i pierwszego wyczynie. O. Jednego gołębia włożył, dwie nagrody, tak jak ta moja samiczka, no nie? No i to w kategorii M. I zareprezentował nasz oddział, ten, przy okazji miał poczęstunek obiadu, miał darmową wódeczkę, no po prostu, właśnie. Nie? Transport, po prostu kolega jest tak zadowolony, dowartościowany po prostu, że na pewno po prostu... To też właśnie jest bardzo dobre, że świadczy o hodowcach z oddziału myszków. I mnie widzisz znowu, kurczę, że się tydzień ze mną zaczął kolegować, już a tak to by w ogóle by nie dał i by tego sukcesu nie miał, nie? No poza tym jeszcze Krystian Nowak ma w standardzie też pierwszego gołąbka, samiczkę. Piękna samiczka, po prostu wygrała w okręgu pierwsze miejsce, no nie? No i także na 10 gołębi, co żeśmy dali, mamy po prostu 8 nagród. No i Krzysiu Lechu dał w wyczynie, ale ma w standardzie też samiczka pierwsze miejsce, nie? Mhm. Czy to samczyk, ale tutaj nie chcę przekręcić, nie? No także w każdym razie 10 gołębi, żeśmy dali, 8 nagród. Czyli krótko mówiąc, wystawa okręgowa dla naszego oddziału jest bardzo udana. By było. Przy okazji się zapytam jeszcze, oddział wasz się zmniejszył, powiększył teraz? Nie, stabilnie jest tam, pojedyncze osoby, jak się to mówi, odchodzą, już tam znowu kilka się zapisało nowych, także myślę, że utrzymamy ten, no tutaj w oddziale
zakupiliśmy po prostu drugą kabinę, to jak już jesteśmy przy oddziale. Mamy wcześniejszą kabinę, mamy 209 klatek plus wymienne, to jest 418 klatek już mamy spłacone, bo żeśmy od łas odkupili, także już jesteśmy całkowicie właścicielami kabiny takiej potężnej. Plus tego teraz dokupujemy kabinę na 112 klatek wymienne klatki, także mamy 640 klatek, po prostu 320 bieżących z wymianą 640 klatek, nie? Zamówiliśmy pana Kurawskiego w Łodzi automatyczne pojenie automatyczne będzie po prostu zrobione w jednej i drugiej kabinie. Zakupiony już jest zbiornik taki 300 litrowy po prostu, taki po prostu to będą zamontowane jeszcze, bo te mamy żelazne, to wszystko będzie wyrzucone po prostu, nie? No, będziemy mieli nowoczesny samochód po prostu na dużycy, po prostu nie, jedna naczepa będzie po prostu służyła tylko do przewozu gołębi, nie? Także po prostu mamy taką promocję też dla hodowców, którzy by chcieli przyjść do oddziału myszków, na przykład czy nawet ci, co zrezygnowali bardziej nawet z lotów, a nie stać ich jest na przykład na lotowanie, to mają taką promocję na 2 lata, że po prostu na stare tylko płacą składki te co zarządu główne, a od gołębka mają taką promocję po prostu, że mogą sobie przelecieć gołąbkami, nie? I sobie wypróbować po prostu lub się wciągnąć, odnowić sobie to swoje hobby, nie? Tutaj na aukcjach mamy też jeszcze gołębie pochodzące od kolegi Zbyszka. Ostatnie to są jedne z takich już końcowych. Dacze one będą cały czas tutaj jakieś, ale zapraszamy wszystkich na targi, na stoisko. Jaki numer pamiętasz? 152. To jest koło zarządu głównego, jak jest zarząd główny. To... Kolegę Zbyszka będziemy tam mogli zobaczyć. My będziemy też przy okazji zachęcamy, jakby ktoś chciał kartony dla gołębi do zakupu, przenoszenia, to kolegi Zbyszka będzie można je nabyć. Także nie musicie koledzy przywozić, będziecie mieli na miejscu. Także nawet jak gdzie indziej zakupicie gołębi, można zawsze sobie spokojnie po kartony przyjść. Te kartony, które mamy w swojej ofercie, one są tutaj u kolegi Zbyszka oferowane, także zachęcamy i też jeszcze mówimy, kolega Zbyszek to będzie redukował troszeczkę ilość stada, bo chcecie tak ile, 30% no 30, bo tak, no Łukasz mi troszkę zachorował po prostu na zapalenie płuc, no nie, i tak no teraz od miesiąca czasu tam po prostu z żoną troszeczkę sprzątamy sami i też no nie chcę, żeby po prostu troszeczkę tego kurzu chytał i tak dalej, no nie, i też wiadomo, że trochę mu się ciężko, bo tam części przy tych gołąbkach chodzi, ciężko mu się dostać, no nie, ale to nie są żadne odrzuty, to są gołębie, które miały być totalnie nie do sprzedaży, bo to jest główny nasz rozpód i dlatego niech koledzy tam na aukcji, na przykład jak patrzą na cenę jakąś wyższą, to się nie przestraszyć, bo ta cena idzie z tym, jeżeli tam tak wczoraj przebiłem 2 gąbki, bo mam klienta na to, dlatego będę ja sam przebijał tą sumę, że poniżej tej sumy tego gąbka nie chcę sprzedać, bo mam już klienta, że za tą sumę może mi zapłacić, a jeżeli ktoś z kolegą będzie chciał wyżej, no to wtedy może sobie licytować, nie? Koledzy jeszcze tak jest często, niektórzy nie potrafią licytować, także... No bardzo, mam problem z tym, nie? Że samo zdarza się, my się staramy też zrobić ze swojej strony, żeby to był jak najbardziej taki system prosty, przejrzysty, umożliwiający każdemu łatwą nawigację, poruszanie się po nim, żeby po prostu bardzo szybko... No ja muszę prosić jakiś kolegów, żeby mi przebił jakiegoś gołębia, bo tak pan Hanko, co w UG Kosakowo wygrał pierwszego gołębia, co miał, nie? To pan, mówię, żeby tam pan przebił. No, no nie może przebić, mówię, żeby poprosił jakiegoś kolegę, bo on tam jak sobie kup teraz, no to zrzuciłem je po prostu przez kogoś na przykład, no bo ktoś chce, no nie umie, no daje mi jakąś sumę, a no nie ma możliwości po prostu tego zrobienia. Ale także ta cena tam, jak jeżeli jest cena wyższa, to czym się to wiąże? Jest to gołąb po prostu na pewno lepszej budowy. Na pewno jest lepszej budowy, po prostu nie. Jest, nieraz jest to brat, pełny brat drugiego gołębia, nie? Tylko jeżeli jest brat, a cena jest wyższa, to znaczy, że jest dużo ładniejszy w rękach, dużo ładniejszej budowy, po prostu nie. Wiadomo, że każdy chce tego, może jakość tego gołębia w rozpodzie nie być lepsza, ale każdy tego gołąbka chce mieć ładniejszego w rękach i wizualnie, tak? I na pewno jest to gołąbek uczciwy z mojej strony, bo koledzy tu wiedzą, na przykład jeżeli ktoś tam dokupuje, jeszcze dokładam jakieś gołębia, to często jest tak, że są zaskoczeni, że nieraz kupując gdzieś tam, oglądając gołębie, nie kupili takiego ładnego, jak mu wysłałem, no nie? Jeżeli komuś się coś umawiam czy coś, no to staram się czegoś też nie zawieść po prostu, nie? I też będzie zachęcić, możemy tutaj do zamawiania gołębi na przyszły rok, na sezon lotowy tutaj. Już kolega jeden wczoraj tutaj poczynił zamówienie, nie będę mówił, są i gołębie takie powiedzmy tańsze i trochę droższe, ale o tych gołębiach powiemy w następnym po prostu, takim podczas spotkania, które z kolegą Zbyszkiem tutaj na pewno nieraz się jeszcze spotkamy, będziemy mieli, ale też powiemy o pewnej nowości, o takich specjalnych wentylatorach z lampami biobójczymi, które tutaj w hodowli mamy, one są zamontowane, ale też my będziemy mieli je w swojej ofercie, bo rozwiązanie zdaje się być bardzo ciekawe i zwłaszcza dla osób, które zasiedlają gołębniki młodymi gołębiami, gdzie są te gołębie bardzo podatne na te różnego rodzaju infekcje, zwłaszcza kiedy mamy gołębie z różnych gołębników, czyli tak jak na wspólnych gołębnikach jest to, to mamy możliwość po prostu wyeliminować tą dużą ilość bakterii, tych wszystkich, przepraszam, szkodliwych, no nie substancji też, ale pyłu i po prostu te gołębie mają szansę, że nie będą tak chorować, ale o tym powiemy w następnym naszym
że tak powiem, wejściu, a przy okazji życzymy wesołych świąt wszystkim, gdybyśmy się do świąt nie spotkali, szczęśliwego Nowego Roku i zachęcamy do wchodzenia na stronę, wzięcia udziału w licytacji, no i spotkania, wierzymy, że się spotkamy w miłej atmosferze na targach w przyszłym roku, w początkach stycznia. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry rok. Dziękuję.